Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Poprzez Wieki i po raz kolejny będziemy dzisiaj rozmawiali o kinematografii. A ze mną nasz gość Jakub Ostromęcki. Dzień dobry. Dzień masz. Historyk z wykształcenia i z praktyki i nauczyciel historii i autor książki, proszę Państwa, która nazywa się Skręcona historia, czyli dla tych, co jeszcze nie wiedzą. Książki opowiadającej o kinie historycznym, kostiumowym, tak, jak ma się do autentycznych wydarzeń historycznych. Czy się ma, czy się nie ma, dlatego też porozmawiamy trochę o filmach. A że tak jak mówię, książka jest dość gruba, więc nie można opowiedzieć wszystkiego naraz, dlatego stwierdziliśmy, że będziemy każdy z odcinków poświęcali innemu filmowi. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym filmie, który sprawił, że no, mnie osobiście szczęka opadła na podłogę w kinie, jak z niego wyszedłem. A był to film w reżyserii Ridleya Scotta pod tytułem Gladiator. I dlatego pozwoliłem sobie teraz założyć tutaj ideową koszulkę specjalnie z tej okazji, ponieważ jestem wielkim fanem tego filmu. No i teraz tak, jak już zaczynamy rozmawiać na temat tamtych wydarzeń, tak? No bo w filmie łączą się wątki prawdziwe, nazwijmy to, czy też prawdziwe postacie z postaciami fikcyjnymi, tak? No bo tam występuje cesarz Marek Aureliusz, Commodus, no i jeszcze parę postaci, które chyba prawdziwe nie były. Jak Gladiator ma się do historii, do rzeczywistości? Słabo. Tam była, zacznijmy od tego, że jest to jedno ze słynniejszych rozstań reżysera z konsultantem historycznym. Aha. Konsultantka historyczna nie wytrzymała w pewnym momencie po jednym z maili, który brzmiał mniej więcej tak, w przetłumaczeniu na angielski. Katryn, słuchaj, potrzebujemy na wczoraj informacji o tym, czy gladiatorki w Imperium Rzymskim miały zaostrzone stalowe staniki. I na wczoraj. W związku z powyższym, bo chcemy taką scenę nakręcić w amfiteatrze, kobieta nie wytrzymała, stwierdziła, nie, ja tak w tym dalej w czymś takim brać nie będzie udziału, ale film został nakręcony, tak? Wojny markomańskie były. Najazd Germanów na... Wojny markomańskie, czyli mówimy o pierwszej scenie wojny w Germanii, tak? Tak, o tym mówimy. Germania to jest, można by tak od biedy to powiedzieć, tak? Mhm. To są tereny dzisiejszych Czech i Słowacji. Aha, no to Czesi by się obrazili. Tak. Natomiast takie wojny rzeczywiście były. Sceneria jest zrobiona bardzo fajnie, bo tam mamy Las Świerkowy. A wojny się toczyły na terenie dzisiejszej Słowacji też, są całkiem niedaleko od nas. W związku z powyższym, co do tego nie ma zastrzeżeń, rzeczywiście były wojny z Germanami, rzeczywiście Marek Aureliusz lwią część swojego panowania spędził odpierając najazdy, czy to Germanów, czy to Partów na Rzym. Największe nieporozumienie z Markiem Aureliuszem to jest to, że uczyniono go zwolennikiem republiki, takiego systemu politycznego. To jest największe nieporozumienie w ogóle amerykańskich filmów historycznych. Amerykanie mają obsesję na ten temat, zresztą nie tylko historycznych, bo każdy zna cykl Gwiezdnych Wojen, gdzie oczywiście Republika to są ci dobrzy, a Imperium, czyli Monarchia to ci źli. Nie będziemy tutaj wchodzić w buty słynnego posła, prawda, w tej kwestii, ale fakt jest faktem, że gdziebyśmy nie zobaczyli jakiś film historyczny produkowany przez Amerykanów, to zawsze pozytywni bohaterowie okazują się zwolennikami takiej formy rządów, gdzie jacyś drobni, średni posiadacze, wolni, harujący ciężko, chcieliby wybrać swoich przedstawicieli, a jakiś zły monarcha im to uniemożliwia. Ich gnębi, głównie podatkami. No i tak samo mamy tutaj. Marek Aureliusz, zwolennik republiki. Jest to kompletne nieporozumienie. Marek Aureliusz nie był żadnym zwolennikiem republiki. Jak można być zwolennikiem republiki po tylu set latach obowiązywania systemu de facto monarchicznego w Rzymie? Wszędzie widzimy to amerykańskie umiłowanie i pal licho, jeżeli to jest w filmach kompletnie opierających się na kompletnej fikcji, na sensacyjnych. No ale jak się w głowę człowieka średniowiecza albo antyku monarchisty wtłacza na siłę poglądy republikańskie wszędzie, to zaczyna być to niesmaczne. Były zatem w historii republiki rządzone z korzyścią dla obywateli, były potworne, były monarchie, które były znakomicie rządzone, były monarchowie straszni, a tutaj w tych filmach historycznych mamy fetysz,
fetysz republiki, tak? Umówmy się co do jednej rzeczy. Ludność prowincji, i to nie trzeba sięgać do jakiejś bardzo wyszukanej literatury historycznej, żeby o tym się dowiedzieć, ludność prowincji rzymskich odetchnęła z ulgą, gdy Republika Rzymska przestała istnieć i rozpoczęła się okres zwany pryncypatem. Skończyły się zdzierstwa, może inaczej, nie skończyły się, ale były dużo mniejsze. I jeszcze wracając do tej bitwy w Germanii, znowu świetna otwierająca scena walki. Tutaj jest at my sign, unleash hell i w tak. ogóle. Tylko nigdy nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki sens strategiczny miałoby puszczanie konnicy do szarży do lasu. Otóż to, tak? Otóż to. Tak. Ani szyku trzymać, tak. ani każdy cię złapie tak. za tego konia, tak. zrzuci z niego. Tak. Ale wygląda fajnie przed kamerą, prawda? Prawdopodobnie tam chodziło o efekt artystyczny, że oni pędzą przez ten las, żeby to fajnie wyglądało. Ten las jest dosyć rzadki. Tak, drzewa się przesuwają. Tak, tam. Nie ma tam poszycia, to są same świerki. Mm. Natomiast chodziło o skrzydlenie. Tak? Tak. Przynajmniej ktoś pomyślał, do czego służy kawaleria w momencie, kiedy, bo poza epoką średniowiecza. Tak? No, jak no konnica bardziej niż kawaleria tak. wtedy no, jeszcze. Tak, racja, tak. A zwróciłeś w ogóle uwagę, że mają strzemiona? Tak, a Rzymianie jeździli bez strzemion. Tak, siodła tak. rzymskie były skonstruowane w ten sposób, że miały takie tutaj wypustki, w które jak się wsiadało, to one przytrzymywały nogi. I w zasadzie można było jeździć w miarę skutecznie bez strzemion. Strzemiona przyszły dużo później od plemion koczowniczych tak. ze wschodu. Tak jest. Ale tak. to są powiedzmy takie małe jakieś takie niedopatrzenia, no, celowe chyba. No wiesz, kaskader czy też statysta, umówmy się, dużo więcej pieniędzy wziąłby, gdyby kazano mu jeździć bez strzemion, tak? Kto się uczy bez strzemion, zdaje się, jeździć. No, dzisiaj, nie? Są tacy, tak? Znaczy, jest to element nauki jazdy konnej po to, żeby się dobrze trzymać w siodle. Natomiast generalnie jeździ się w strzemionach z przyczyn oczywistych. No tak. Ale dobra, ale wróćmy teraz jakby do samych postaci, tak? Wiemy, kim był Marek Aureliusz. Czy był ktoś taki jak Maximus? Było wielu Maximusów. Było wielu Maximusów. Akurat armia rzymska walcząca w tych wojnach no, miała kilku bardzo solidnych, ogarniętych dowódców. To fakt. Czy to był dowódca armii rzymskiej, czy on był jakimś legatem, czy on był kimś to, bardziej? To jest najlepsze słowo, żeby go żeby odpowiedzieć. Tak? Legat, po prostu. Aha. Legat. Swoją drogą ciekawa anegdota. Russell Crowe, jak zobaczył scenariusz, to główny bohater miał się nazywać Narcyzus, ale on stwierdził, że nie będę grał żadnego Narcyza. On musi być jakieś imię, które podkreśli uwaga, jego wielkość. Maximus! Uwaga. Narcyzus to był zapaśnik, który udusił Komodusa w łaźni. No ciekawe. Bo już mieli dość Rzymianie tego zwyrodnialca, więc były dwa plany, jak się cesarza pozbyć. To poczekaj, przejdziemy do Komodusa za chwilę. Dobra. Na razie dokończmy tego Maximusa, tak? Czyli mógł być tym legatem. Czyli jakby sama postać jest fikcyjna, czy byłaby taka możliwość, że ktoś taki mógłby stracić swoje względy i popaść w niewolę i zostać gladiatorem? No, historia, że... Czy jest to prawdopodobny scenariusz? Teoretycznie tak, tylko nic chyba o tym nie wiadomo, żeby tak się zdarzyło. Czy popaść w niełaskę? Jak najbardziej tak. Mm. Czy z niełaski wrócić? Też. Mm-hmm. Jest możliwe. Czy popaść w niewolę i być gladiatorem? Czy jeszcze potykać się z cesarzem na arenie? Bardzo mało prawdopodobne. No, prawdopodobne. No dobrze, a w takim razie no to przejdźmy do Komodusa, bo to aż się prosi, tak? To był zwyrodnialec, tak? Tak. Kim on był w ogóle? Synem Marka Aureliusza, tylko że ojciec poświęcając się dobru publicznemu zapomniał o wychowaniu syna po prostu. Tak? Jakież to częste. Ale bywa też na odwrót, bywa też, że bardzo marni mężowie stanu są wspaniałymi ojcami i mężami, tak? Jedno drugiemu nie przeczy. Biorąc zresztą najbardziej skrajny przykład, dzieci nazistowskich zbrodniarzy często pamiętały ojców jako bardzo miłych facetów, ludzi. Tak, kochający tatuś, tak. On się wyżywał w pracy, po czym wracał już. W pracy, tak. I było wszystko fajnie. Znowuż sławni ludzie, których my podziwiamy, prywatnie w domu, są bardzo słabymi ojcami, niewiernymi mężami. Zresztą, no, żeby daleko nie szukać. Józef Piłsudski był dobry dla swoich żon? No tak, średnio. No, właśnie, no. No to jest tak samo, jak pisał Stephen Runciman a propos jednego chyba z najbardziej sławnych królów angielskich, Ryszarda Lwie Serce. Tak. Opisywał całe tam jego życie, bo to jakby temat na inną historię, natomiast bardzo podkreślił to na samym końcu. Bardzo zły król, fatalny mąż, wspaniały rycerz, świetny krzyżowiec. Tak. No, jakby każdy jest stworzony do czegoś innego, tak? Tak. No dobrze, ale mówimy o Komodusie. Był to geny odpoczywają na dzieciach, tak?
tak, jak to się mówi. Tak. I był, dlaczego był degeneratem? Co on takiego, w czym się wsławił? Przede wszystkim interesował go, tak jak to akurat film niewiele odbiega od tego, jaki ten człowiek był. Rzeczywiście był to zwyrodnialec, interesujący się bardziej jakimiś chorymi sytuacjami na arenie niż rządzeniem państwem. Dobrze, a czy też gdzieś czytałem opinię, że on lubił dla rozrywki potykać się na arenie z gladiatorami, tak, czy to prawda? Tak, lubił, tak rzeczywiście, mieszkał z nimi nawet. No proszę. Tak. Dlaczego tak? Motywów nie znamy, dlaczego tak robił. W każdym razie z bardzo prozaicznych przyczyn najprawdopodobniej, tak? Być może, nie wiem, jakieś kompleksy w ten sposób leczył, tak? On był człowiekiem silnym i sprawnym. Lubił się bić, natomiast jako wódz, czy też jako polityk był człowiekiem tchórzliwym, tak? Aha. W ten sposób. Być może o to chodzi. Okej. Okay. No dobrze, a w takim razie zacząłeś ciekawy wątek. Zginął uduszony przez zapaśnika w łaźni. Jak, tak, bo to był plan B. To było? To był plan B. On, jego otoczenie najbliższe miało go dosyć, więc dano mu zatrutego wołowiny, tak? Miał po tym umrzeć, ale zwymiotował to, dlatego że popił to dużą ilością wina, przybywając w gorącej łaźni. No, czyli czasami pijaństwo tak, oczywiście, zwymiotował truciznę, tak? W związku z powyższym, na szczęście był plan B. Człowiek, z którym on ćwiczył zapasy, jego sparring partner go po prostu udusił. Proszę, ciekawe. Więc cóż, tak, uważajcie na swoich sparring partnerów. No, tak, tak jest, zwłaszcza jak nazywa się narcyzus. Tak. To zdecydowanie tak. Tak. Jeżeli jesteście niemili dla otoczenia. Tak? No dobrze, a teraz w takim razie no to mamy Komodusa, mamy Maximusa, a tutaj kobieta, która spina klamrą obu w pewien sposób, czyli Lucilla. Świetnie odegrana, w ogóle bardzo, znaczy, w ogóle ja osobiście uważam, że w tym filmie jest dużo motywów takich wręcz szekspirowskich, tak? No bo ten Komodus to taka postać trochę jak z Macbetha, takie studium tyranii i upadku, jedna zbrodnia goni drugą i potem on już staje się trochę niewolnikiem tej własnej, własnej tyranii, nie może poluzować uścisku, bo go wykończą. Tak. No i ta uwikłana w potrzasku między jednym a drugim Lucilla, no to będzie właśnie brawurowo odegrana przez Connie Nielsen. Z ciekawostek była żona perkusisty Metallica Larsa Ulricha. Czasem fajnie jest być bębniarzem w kapeli. I pytanie, czy ktoś taki istniał w ogóle? Oczywiście. Kim ona była? Tak, istniała, tylko że oczywiście nie, fikcyjny jest jej związek z Maximusem. Tak? No tak, skoro jest fikcyjny Maximus, to tutaj nie, tutaj nie ma co się dużo tutaj pastwić nad reżyserem akurat w jej postaci. Mm-hmm. No dobrze, a w takim razie teraz tak. Bardzo ciekawe są rzeczy, jeśli chodzi o sferę wizualną tego filmu. Znowu, licencja poetyka, prawda czasu i prawda ekranu. A prawda ekranu jest na tyle ciekawa, że Ridley Scott do czego się przyznał osobiście bardzo mocno w scenach przedstawiania Rzymu i wjazdu Komodusa do Rzymu wzorował się na filmie Leni Riefenstahl pod tytułem Triumf Woli. Bardzo mu to zarzucali, co on odkręca, mówiąc, że przecież to naziści wzorowali się na starożytnym Rzymie, a nie odwrotnie, więc jakby ma pełne prawo z tego korzystać. I to jest ciekawe, jak się ogląda Triumf Woli i widzi się scenę przejazdu Hitlera, to on jedzie w swoim Volkswagenie, pozdrawia charakterystycznym rzymskim pozdrowieniem i mamy dokładnie kropka w kropkę to samo ujęcie z Komodusem na Rydwanie, jak przejeżdża. Nawet kolorystyka jest podobna, bo jest taka zdesaturowana i bardzo, bardzo mocna. Swoją drogą, ciekawa rzecz, bo niezależnie już od chorych, zbrodniczych ideologii, jakie ten film propagował, to film jest bardzo ciekawy i przełomowy pod kątem operatorskim i reżyserskim. Leni Riefenstahl miała 23 lata, jak go nakręciła. Film, który stał się dla niej chyba w ogóle tym, co ją rozsławił i pogrzebał jej karierę na zawsze, bo po wojnie filmowała już tylko rybki. Całkiem nieźle swoją drogą, już nikt poważny nie chciał z nią pracować. Ale wracając do Rzymu, moje wrażenie jest takie, że Rzym, w jakim ja byłem, Koloseum, otóż jest to mały. Otóż w tym filmie dokładnie on jest po prostu gigantyczny, tak, on jest po prostu tak pokazany. Place, tak, wielkie tak place, tak jakby można spokojnie tam węzły autostradowe robić. Tak, a Forum Romanum jest malutkie. Jest jasne, tak, jasne. Dokładnie. To jest kilka forów, tak, ale każde z nich, wiadomo, ono robiło wrażenie na żeby było na ludziach epoki. Wieśniak z Italii, tak? Nie mówiąc już o jakimś tam Galu, no to był pod gigantycznym wrażeniem, tak? Ale z naszej perspektywy, ludzi, którzy znamy gigantyczne założenia architektoniczne, nawet XIX-wieczne,
ważne, tak. Łuk triumfalny w Paryżu, no to umówmy, i później widzimy to forum, no to faktycznie jest ciasnawo. Ciasnawe, tak? Tak samo Koloseum. No ja widząc Gladiatora, widzę Koloseum wielkości, nie wiem, naszego Stadionu Narodowego na przykład, tak. A Koloseum jest malutkie. Znaczy tam faktycznie dużo ludzi wejdzie, tak, ale raczej ciasno tak, wejdzie. Tak. I ta arena jest też niewielka. Ono jest bardziej okazałe z zewnątrz niż nie z środka. Tak jest, tak, tak jest. Tak. Ale znowu, tu chodzi o ten efekt, o gigantyzmu rzymskiego, widzianego tak, może oczami człowieka tak, z epoki. I co ciekawe, tam zastosowano znowu bardzo nowatorskie efekty specjalne. Scena, w której wchodzą gladiatorzy z tymi włóczniami, ta kamera dookoła nich jeździ i widać zapełnione tłumami Koloseum, on jest dobudowany sztucznie. Było tam na początku zbudowany parter, na którym siedziało kilka tam dziesiąt osób, a reszta jest dorobiona już komputerem, więc to był kolejny przełom w ogóle, jeśli chodzi o technologię, i mi się wydaje, że Scottowi też na tym w dużej mierze zależało, tak? Także znowu mamy licentia poetica. A czy w tym momencie jesteś w stanie coś powiedzieć a propos uzbrojenia z tamtego okresu, gladiatorów i Rzymian, na ile ono się trzyma kupy? Tak, największy problem jest z uzbrojeniem Germanów, bo oni wyglądają jak banda dzikusów w futrach. No tak. Teraz tak, mogliby tak wyglądać, gdyby to był początek wojen Rzymu za czasów Republiki z Germanami. Mhm. Ale pierwsze kontakty tak, de facto, pierwsze, tak, ale tutaj jesteśmy po kilkuset lat kontaktów i często było tak, że Rzymianie pozwalali niektórym plemionom germańskim nabywać rzymską broń. Aha. Dlatego, że chodziło o to, żeby tam to jedno plemię niszczyło drugie, no ale trzeba było coś im dać, tak? No tak. No więc to pozwalało im właśnie nie paciorki, tylko gladiusy. Aha. Gladiusy, hełmy, mogli zamrażnie nabywać je, tak? Mhm. Przybywać na targowiska, oczywiście wyznaczone, tak? Mhm. W prowincjach rzymskich i kupować to wszystko, więc tej broni w Germanii rzymskiej zrobiło się naprawdę sporo. Jak dodamy jeszcze do tego, że były oczywiście okresy, że w czasie tych wojen, że Rzym przegrywał przez pewien czas, jakieś tam pojedyncze, odizolowane garnizony upadały, więc zdobycznej broni też mamy trochę, no tak, więc to nie powinno być tak, że aż takie dzikusy tam z tej puszczy się wyłaniają. Tak jest. Więc tu jest przesada. Rzym byłoby stać już wtedy, żeby legionistów wyposażyć w taką dużą ilość lorica segmentata. Tak, tak? Czyli tej zbroi takiej składającej się z tych takich segmentów. Natomiast grzech tam jest inny. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Wszystko zaczyna się fajnie. Ten legion idzie w szyku przede wszystkim. Po czym jak zwykle zaczynają się pojedynki. Tak, to jest rozbite na indywidualne pojedynki, jak właśnie w średniowieczu. Tak, tak. A Rzymianie, ze względu nawet na długość tych mieczy, jakby siła uderzeniową rzymskiej armii była szyk, tak? Tak, musi być. Uwaga, rzymski legionista to nie był rycerz, który się popisywał odwagą i brawurą sam plus swoi ludzie, tylko to było ciasne. Tak, tak mamy przez cały antyk, tak mamy w epoce nowożytnej, średniowiecze. Ewentualnie jeszcze ta epoka mykeńska mogłaby być epoką, gdzie mamy walki indywidualne, tak? Natomiast część historii chyba to są właśnie walki w szyku, tak? Bezpiecznie jest dużo. Tak, jest bezpiecznie. Nie jesteś w stanie wyszkolić takiej wielkiej masy, żeby każdy był zabijaką, wielkim warriorem, tak? No to jest wojna elit. Średniowiecze to są wojny elit, prawda? Tak, tak. Natomiast tu musi być szyk, tak? To jest szyk, bo to są żołnierze zawodowi, którzy są po prostu z poboru i wyszkoleni. Tak. A jak jeśli chodzi o na przykład uzbrojenie gladiatorów? Gladiator musi mieć uzbrojenie takie, które będzie powodowało, jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, efektowne zabijanie. Tak? No tak. Czyli on jest w pewnym momencie odsłonięty. Tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z inscenizacją bitwy, a już wtedy była rekonstrukcja. No tak, były rekonstrukcje, jeszcze morskie robili, bo napuszczali do Koloseum wody i wpuszczali statki. Byli lepsi, bo wy tylko udajecie, że umieracie, a oni umierali naprawdę. Ty, faktycznie. Ja bym już wieszał na kołku. Tylko widzisz, tylko jest jedna rzecz, bo to jest też ciekawa sprawa, bo tam mamy pokazane bardzo ciekawe, znaczy fajne w ogóle sceny walki z dzikimi zwierzętami. Venatio, tak, i wszystkie. Nie używa się, generalnie tak, zwróćmy uwagę, jeżeli kogoś się szkoli na gladiatora, właśnie o to chciałem zapytać, nie po to, żeby go zabić od razu, nie po to, żeby go rzucić do Venatio, tak? Do Venatio można dać skazańca. Chrześcijan później można dać do Lwów. Już byli wtedy. Natomiast do inscenizacji bitwy też, natomiast gladiatorzy mają dostarczać rozrywki. Tak?
A z drugiej strony nie mogą być marnowani, właściciel, lanista, nie będzie ich... Szkolił gościa przez dwa lata, żeby go uśmiercić w pierwszej walce, albo żeby go używać do prostej w sumie rzeczy, czyli zabijania zwierząt, tak? Z użyciem broni białej. Paradoksalnie, jak się dowiadywałem swego czasu, to śmierć na arenie była raczej rzadkością. Dlatego między innymi też gladiatorzy w dużej mierze byli stosunkowo, może nie powiem otyli czy grubi, ale nie byli chudzi, wyżyłowani, tak. No bo jakby warstwa tłuszczu chroni przed cięciem, przed czymś w jakimś tam minimalnym stopniu i oni bardzo często odnosili rany różne, natomiast taka śmierć na polu walki, czy na arenie, podobno nie była tak częsta. Więc tak nam się wydaje. No tak nam z tego, co tak nam się wydaje. Natomiast też pytanie właśnie chodziło o konkretne uzbrojenie, co jest też bardzo ciekawe. Gladiatorzy często uzbrojeni byli na modłę odzwierciedlającą konkretne armie, tak, z podbitych terytoriów rzymskich. Na przykład wyobrażenie o tej armii. Tak, że podbili Traków na przykład, tak, i mamy niewolnika z Tracji, tak, którego szkolimy na gladiatora, to on będzie Trakiem i dostawał sprzęt tracki, tak, i on będzie walczył. Tracja, dzisiejsza Rumunia, dobrze mówię? Bułgaria. Tak. A oni się w ogóle, Bułgarzy są strasznie dumni z tego, że tam była Tracja kiedyś. Tak. Są potwornie dumni. Proszę. Germanowie też powinni być w szyku, co najlepsze, tak, tylko to powinien być szyk przypominający taki dziki bardziej, tak? Tak. Germanowie, Galowie tak naprawdę nie ma znaczenia. Starali się przełamać szyk rzymski swoją furią, siłą fizyczną. Furor, tak, siłą fizyczną. Przeciętny rzymski legionista miał wzrost niższy od ludów północnej Europy, więc tutaj działała przewaga masy. No jak poczytamy nawet Cezara, pamiętniki, to jest respekt przed siłą fizyczną ludów północy. A dlaczego byli niżsi od ludów północy? Wiesz, to pytanie do tych, do genetyków, tak? Dieta, Bóg tak chciał. Tak? Bóg tak chciał. Tak. Natomiast, ale zwróć uwagę, że do dzisiaj tak jest. No, Szwed jest wyższy od Włocha. Ludy śródziemnomorskie statystycznie są niższe, tak? Zgadza się, tak. Jeszcze pytanie, bo tam są bardzo ciekawe sceny, jak właśnie dziury z ziemi zapadnie się otwierają, wyskakują z nich tygrysy. No i pytanie, czy były, ale chyba były, bo jak byłem w Rzymie w Koloseum, to Koloseum nie ma areny jako takiej. Tam jest od cholery tuneli, tunelików, przejść, które przykrywane były deskami i stamtąd wychodziły różne dziwne rzeczy, tak? Także tam to chyba jest z punktu widzenia mechaniki, to było ciekawe rozwiązanie w ogóle. Jak najbardziej, temu właśnie służyła rozrywka zwana Venatio. Czyli walki z dzikimi zwierzętami. Tak. Lub po prostu efektywne ich uśmiercanie, bo Commodus na przykład robił takie... kompletnie, nawet chyba z ówczesnej perspektywy niezrozumiałe widowiska, jak uśmiercał takie krwiożercze zwierzęta jak żyrafy, powiedzmy, tak? Mm-hmm. No to rzeczywiście krwiożercze. Tak, więc... ale to też podchodzi pod tą samą nazwę, tak? W różny sposób z tymi zwierzętami walczono, najczęściej włóczniami. No dobrze, a w takim razie pytanie jest, można powiedzieć, podsumowujące, jak już mówimy o gladiatorach i umieraniu. Wiemy, że Commodus lubił walczyć na arenie z gladiatorami. Jaka jest szansa, że taka sytuacja mogłaby zaistnieć, że któryś gladiator by go po prostu tam zaciukał? Uwaga, wielu cesarzy zginęło z rąk pretorianów, tak? Mhm. Ale bardzo mało prawdopodobna jest sytuacja, w której cesarz zginąłby na arenie z ręki gladiatora. Czyli jego ludzie by tam powiedzieli gościowi, tak? Tak, natomiast z ręki gladiatorów gdzieś tam w zakamarkach pałaców, nie gladiatorów, tylko pretorianów, bardzo często. Aha, czyli jednak, a nasz bohater zginął od zapaśnika właśnie. Tak. Tyle jeśli chodzi o gladiatora, słuchajcie. A jeżeli chcecie poczytać o większej ilości filmów i analizie tych filmów pod kątem właśnie historii, to przypominamy, książka Skręcona historia, do nabycia, do przeczytania. Jeżeli Was interesuje to, na ile filmy, na których się wszyscy w sumie chowamy i chowaliśmy, mogą być źródłem wiedzy historycznej, bardzo to polecamy, a my już zapraszamy na kolejne odcinki i do subskrypcji, czerwony guziczek na dole. Do zobaczenia. Cześć.